Siemanko, siemanko. Żeby nie było, że nic nie robię. No to robię bardzo dużo. Wczoraj na przykład robiłem taki kompostowniczek. Na szybko. Ekologicznie, z tego co miałem. Jakieś tam deski typu office. Poskręcałem. I ustawiłem od razu, zapakowałem go. Z tego, co tam wyrywałem z ogródka, dynie, no te pędy od dyni, od pomidora, od papryki i takie tam różne inne. Miałem trochę z rębki, którą robiłem przez lato, też leżała tak luźno, więc wszystko zapakowałem. A zrobiłem to jeszcze wczoraj, zanim zrobiło się ciemno. I powiem wam, kompostownik wyglądał mniej więcej tak. Rano już ładnie usiadło wszystko, więc jeszcze dopakowałem. Już kolejne trzy taczki tutaj przywiozłem tych wszystkich łętów. Zaraz znowu to usiądzie, będzie można dokładać. Bardzo fajnie wszystko się przerabia. Tu wam pokażę na przykładzie tego. Tu jest cały mój obornik z tego lata. I się zdziwiłem, że tak pięknie i szybko się przerobił. Właściwie tu już jest bardzo dużo ziemi. Mało co słomy, mało co odchodów. Dużo dżownic, dużo pędraków, innych robaków, które to przerabiają. I postanowiłem już tak rozłożony obornik rozwieźć pod krzaki. Trochę w miejsce, gdzie rosły warzywa. Bo jeśli mówię, że rezygnuję z uprawy, nie znaczy, że nie będę dbał o ziemię. Chcę mimo wszystko poprawić jej jakość, żeby była dużo lepsza. No i taki obornik. No, nigdy mi się tak dobrze nie przerabiał, ale teraz stosuję takie specjalne probiotyki dla kur, które właśnie neutralizują brzydki zapach, pomagają przy rozkładzie obornika, no i ponoć pozytywnie wpływają na kury. Jakby nie patrzeć, w przypadku obornika działa, nie śmierdzi, szybko się rozkłada, więc dla mnie jest ekstra. Taki obornik też będę sypał typowo na kompostownik. Mam ten drugi kompostownik, tam sypę i rzeczywiście rozkład następuje dużo szybciej. Więc od czasu do czasu będę, sprzątając kurnik, będę pakował na kompostownik, żeby właśnie te wszystkie tam składniki dobrze działały. No i przyspieszały rozkład kompostu, przez co piękna ziemia. No, jeśli chodzi o odpadki zielone, ja ich nie wywożę. Tak, bo szkoda ich wywozić, jeżeli można z nich mieć chociażby właśnie taką ziemię, którą potem można wykorzystać pod rośliny. Zbiera się bardzo dużo tego, tym bardziej zaraz będą leciały liście, będę jeszcze przycinał rośliny. Po to też mam młynek, żeby przepuścić wszystkie gałęzie, łodygi, wszystko i zrobić z tego zrębkę. Bo na kompostowniku po prostu taka zrębka dużo szybciej się rozkłada. A tu przy okazji Judaszowiec, którego przesadziłem. Jeszcze wam go nie pokazywałem po przesadzeniu. Sobie tutaj rośnie trochę obsech, ale no wiadomo, jak się przesadza sporego krzoka, to tak już jest. I tu już, nie będzie chyba widać pod słońce. Tu już część ogrodu.
którą zagospodarowałem. Jakieś tam nasadzenia, tutaj bzy, każdy inny, jaśmin, inne krzaki, dwa krzaki porzeczki, tu jeszcze kawał zrębki iglastej, więc tą iglastą rozrzucę tutaj między rośliny, potem przysypę korą i będzie ładnie wyglądać. Mam zepsuty aparat, więc też jakość nagrań nie jest najlepsza. Musicie mi wybaczyć, a na razie nie stać mi na nowy. I patrzcie, tu jeszcze na przykład budlejka kwitnie pięknie. Miskanty, które przewyższyły żywopłot. O, dobre 3 metry. I tak to wszystko. O, od tej strony trochę lepiej widać. A oprócz tego tu jest dużo pracy, ponieważ wysypisko gruzu z wyburzeń, które tu robiłem, muszę to wywieźć, ale ciężko coś zorganizować. No i tutaj cukinie, które też zaraz będę wyrywał, bo przymroziło je. Liście obmarznięte. Chociaż niby owoc jest, ale teraz tu patrzę, że jest przymarznięty trochę, więc kiepsko. Ale dopóki całkiem nie zmarznie, może zostawię. Zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. Bo najpierw chcę rozwieźć tamten obornik przerobiony. Tutaj do kompostownika już podrównać, poprzesadzać trochę roślin ewentualnie i tutaj dalej równać teren, sprzątać gruz i robić kolejne nasadzenia, żeby w tym roku jeszcze ruszyć trochę z tematem. No a tak wygląda, jak już kompostownik zapakowany, obornik wywieziony i rozsypana zrębka. Zawsze tam zrębkę iglas tam wykorzystuję na spód. Potem przykrywam ładnie korą i fajny efekt jest. Już trochę roślin się nazbierało, ale coś tam pewnie trzeba będzie porozdzielać, przekupywać jeszcze trochę i dosadzać. Tak pomału idzie do przodu robota. Dzisiaj już nie zdążę, ale jutro biorę piłę, wycinam resztę drzewa i znowu 2 metry do przodu będą uprzątnięte. I robię tu już nasadzenia. Trawki Miskant cybrynis i rozplenica japońska. Fajnie tutaj zarośnie. No, ja lubię trawki, podobają mi się. A tam od tyłu chcę jeszcze wrzucić paprotki. Ten pióropusznik, bodajże on się nazywa. O, właśnie taką. Tylko nie mam z czego rozsadzić. Więc trzeba będzie poczekać, żeby tam mi ładnie pozarastało. I będzie pięknie. A w ogóle tu żywopłot stoi. Najchętniej bym się go pozbył. Ale z racji tego, że jest, to będę chciał go kształtować, jakąś tam falę zrobić z niego. No, tylko najpierw potrzebuję, żeby mi się tutaj zagęścił, bo jeszcze sporo przyświtów. Przez kilka lat nie miałem do niego zbytnio dostępu i tak rósł samopas puszczony. Więc teraz go zagęścimy, a ładnie się zagęszcza. I potem będziemy kształtować górę. No, powiem wam, podoba mi się. Deszcz zaczął padać. Zaraz się zwijam. A zobaczcie. Tutaj mam takie zielsko. Ono zarasta mi pół ogrodu. Nie wiem, co z nim zrobić. Macie jakieś pomysły, jak można się tego pozbyć? Teraz wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa.
Ale to jest jakieś zioło, które tam z sałatki można robić, surówki, inne tam rzeczy. No tylko, że mam tego tak dużo, że nie jestem w stanie nad tym zapanować i rozrasta mi się po całym ogrodzie. A co najgorsza, przeplata się z korzeniami innych roślin, przez co często te rośliny po prostu padają. Poradzicie coś? A tak przy okazji, tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jestem, będę chciał zrobić taki maleńki las, kilka czy kilkanaście drzew, najlepiej brzus. A oprócz tego tu jest chyba klon mi wyrósł, więc nie będę go wyrzucał, ten klon zostanie. No, tylko go przesadzę, ale będę chciał, żeby też tutaj rósł, skoro się wysiał. No i mam sporo takich dzikich roślin na ogrodzie, co się same porozsiewały. I wszystkie tutaj przesadzę, niech sobie rosną. Będą klony, jakaś tam lipa jest, jarzębinę może rokitnika tutaj posadzę. No i na pewno brzozy. Bardzo mi się podobają. Trawka zielona, biała brzuska. Będzie pięknie. Udało mi się jeszcze skosić trawę przed deszczem. Liczę na to, że to już ostatnie koszenie. Aczkolwiek jeszcze październik ma być ciepły. Nawet początek listopada. Więc nie wiem, czy jeszcze raz nie trzeba będzie skosić. Trawka ładna, równiutka. Co prawda sporo chwastów, sporo mchu. Trzeba by przesypać trochę nawozem tym jesiennym, trochę do odkwaszenia przeciw mchowi. No, żeby mech nie rósł. No i chciałem jeszcze trochę podrównać trawniczek i wtedy skasować chwasty z tamtej części. Z tamtej. No ale nie wiem, czy w tym roku już to ogarnę, czy nie. To jeszcze chyba jest z listy 22. Mam nadzieję, że nie 21. Z listy rzeczy do wykonania. No ale jak nie zrobiliśmy tego, nie zrobimy w tym roku, no to zostanie na przyszłe. No, a ładnie trawka, ładnie, zieloniutka, wody dostała. Dobra, na dzisiaj kończę. Tym bardziej, że pada. Będziemy nadawać na bieżąco, jak się trochę poprawi. Na razie, hej.